Sponsorem materiału jest PKN Orlen. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pewnie zastanawiacie się, gdzie my jesteśmy. Przecież jest poranek, a my jesteśmy w miejscu, gdzie jest nieco zaciemnione. No właśnie, już Państwu zdradzam ten sekret. Jesteśmy w podziemiach Zamku Krzyżackiego w Malborku i do Malborka Państwa serdecznie zapraszamy, ale nie tylko do zwiedzania Zamku Krzyżackiego w Malborku, bo również zapraszam Państwa do Sztumu. Tam również jest co zwiedzać i o tym właśnie będę rozmawiała z moim kolejnym gościem, a jest nim pan Aleks Masłowski, kierownik zamku w Sztumie. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. No właśnie, wszyscy mówią, że zamek w Malborku, tutaj trzeba przyjechać. Oczywiście, ja się z tym zgadzam, ale zamek w Malborku to nie tylko ten zamek krzyżacki, bo również też i zamek w Sztumie jest bardzo ciekawym miejscem do zobaczenia. Dlaczego? Powiem nawet więcej. Muzeum Zamkowe w Malborku ma trzy zamki. Ten zamek, o którym wszyscy słyszeli, który wszyscy pewnie widzieli i który wszyscy znają, czyli zamek w Malborku, i dwa dodatkowe zamki, czyli zamek w Sztumie i zamek w Kwidzynie. I o tych zamkach już nie każdy słyszał. I już nie każdy słyszał, a wszystkie trzy. W oczywisty sposób jest wart zobaczenia zamek w Malborku, ale zamki w Sztumie i w Kwidzynie są również warte zobaczenia. Są to zamki zupełnie inne, albo no, trochę inne. Zamek w Sztumie jest bardzo inny od zamku w Malborku i od w ogóle tego, co sobie wyobrażamy, myśląc o zamku. To dlaczego jest inny? Z wielu powodów. Z powodów swojego charakteru historycznego i z powodów tego, co się stało w ciągu ostatnich 200 lat w zamku w Sztumie. To pierwsze wynika z tego, że zamek w Sztumie był nie tylko siedzibą wójta, czyli krzyżackiego urzędnika odpowiedzialnego za obszar mniej więcej taki jak powiat, ale również, że ze względu na położenie dość blisko Malborka był rezydencją wielkich mistrzów. I to mocno wpływało na kształt tego zamku, to mocno wpływało na jego charakter. To spowodowało również, że zamek miał pewne obiekty, których inne zamki krzyżackie, poza oczywiście tymi najważniejszymi, nie miały, jak chociażby dom wielkiego mistrza, dwie kaplice, a nawet zwierzyniec, dlatego że wielki mistrz przyjeżdżał tam chętnie z gośćmi swoimi polować, więc żeby była pewność tego, że się coś upoluje, to na wszelki wypadek zwierzęta trzymano po bliskim zwierzyńcu. To proszę powiedzieć naszym widzom na początek, z jakiego wieku jest ten zamek w Sztumie? Zamek w Sztumie to jest obiekt, którego historia zaczyna się pod koniec XIV wieku. Przez mniej więcej 100 lat jest to zamek krzyżacki, następnie przez 300 lat jest to zamek polski, siedziba polskich starostów. Ale został ten właśnie, muszę dopytać, ten zamek został zdobyty, czy został kupiony? Bo co do zamku w Malborku tutaj bywają różne spory, więc... Tak, on był kilkukrotnie, przechodził z rąk do rąk, natomiast ostatecznie w wyniku ustaleń po wojnie 13-letniej ten zamek stał się zamkiem polskim i tam rezydował polski starosta aż do końca XVIII wieku, czyli do momentu pierwszego rozbioru Polski. Więc historia polskiego panowania na tym zamku jest znacznie dłuższa niż historia krzyżackiego panowania, no ale ponieważ krzyżacy rozpoczęli budowę i właściwie nadali mu ten kształt, który później bardzo pięknie zresztą polscy gospodarze modyfikowali, to jednak myślimy o tym zamku jako o zamku krzyżackim. Zamek w Malborku jest ogromny, więc muszę zapytać również o rozmiary zamku w Sztumie. Jakich jest rozmiarów? Zamek w Sztumie, jak na zamek wójtowski, jest bardzo dużym zamkiem. To jest powierzchnia zamku wraz z jego ogromnym, jak na wójtowski zamek, dziedzińcem i fosami, to jest mniej więcej 1,5 hektara. No to jest rzecz jasna nieporównywalne z wielkością zamku w Malborku, ale mówię, jak na zamek wójtowski, jest to konstrukcja nadzwyczaj duża i obszerna. Kto jeszcze mieszkał na tym zamku w Sztumie kiedyś? Na tym zamku w Sztumie, oprócz właśnie okresowych wizyt wielkich mistrzów, no jak wielki mistrz przyjeżdżał, to przyjeżdżała też część dworu. Wielu urzędników, przyjeżdżali goście. Wielki mistrz nie zawsze chciał gości olśniewać przepychem Malborka, co było jednym z elementów krzyżackiego sposobu postępowania z gośćmi, prawda? I krzyżackiej dyplomacji.
tak. Natomiast czasami tych gości chciał zaprosić w miejsce bardziej, no takie powiedzmy, w tamtych warunkach możemy powiedzieć, że wręcz bardziej intymne, czyli właśnie do tej swojej rezydencji, w której bywał równie chętnie latem, jak i zimą. I więc bywali goście wielkich mistrzów. Była tam na przykład żona księcia Witolda, Anna. To mamy potwierdzenie, że w Sztumie była. Na ile, jak długo, to wszystko wymaga jeszcze doprecyzowania. Więc to był zamek na tle tej sieci zamków krzyżackich bardzo istotny. Również ze względu na swoją bliskość, ale przede wszystkim ze względu na to, że tam było po prostu to miejsce, gdzie wielki mistrz chętnie się udawał. A udawał się z różnych powodów. Jak powiedziałem, z powodów czasami pewnej alternatywnie prowadzonej dyplomacji. Czasami po to, żeby odpocząć, a czasami z powodów zdrowotnych się tam również udawał. Zachowały się dokumenty sugerujące, że wielcy mistrzowie w pewnym już nieco zaawansowanym wieku, mający kłopoty zdrowotne, tam powinni właśnie przebywać, bo tam woda, powietrze, wszystko jest zdrowsze. No właśnie, muszę pana zapytać, ponieważ pan powiedział, że zachowały się dokumenty. I zawsze mnie to ciekawi, jak ciężką pracę muszą wykonywać te osoby, które pracują dzisiaj w zamku, na zamku, które historycznie badają ten okres i zbierają właśnie, czy też dokumenty, czy różne eksponaty. Jak wygląda taka praca osób zatrudnionych na zamku, historyków? Bo rozumiem, że to są dziesiątki ludzi, którzy muszą po prostu bardzo dokładnie badać to, jak to kiedyś wyglądało, i później ta wiedza jest przekazywana turystom. To czasami są dziesiątki, a czasami są to pojedyncze osoby. To jest bardzo różnie z wielkościami tych zespołów, które się tym zajmują. Natomiast praca historyka jest pracą bardzo musi być pracą bardzo skrupulatną. Historyk bada źródła, historyk bada wzmiankę po wzmiance. Te wzmianki bardzo często są niepełne, są właśnie jak to wzmianki bardzo zdawkowe. Bardzo często brakuje informacji i zadanie historyka to jest stwierdzić, jak było naprawdę. Czyli dojść do tej prawdy na podstawie bardzo fragmentarycznych danych. Pod tym względem praca historyka trochę przypomina pracę detektywa. Więc tutaj podziwiam. Natomiast no właśnie te dokumenty. Mamy tutaj kilka wieków, prawda? I zachowały się pewne rzeczy, czy odnaleziono kiedyś. A jeszcze w trakcie tych kilkuset lat mieliśmy również trudne okresy historyczne. Szczególnie pierwszą, drugą wojnę światową. Jak ten okres przeżył zamek w Sztumie? Ten okres dla zamków w Sztumie nie był specjalnie tragiczny. Znacznie gorszym okresem dla zamków w Sztumie były lata, no powiedzmy, XIX wiek praktycznie cały. Dlatego, że kiedy w 1772 roku tereny te zostały zajęte w ramach pierwszego rozbioru Polski przez administrację pruską, to zamek już był mocno uszkodzony, już nie był tą wspaniałą rezydencją ani wielkich mistrzów, ani polskich starostów. Był już zniszczony w okresie potopu szwedzkiego, ale nie zniszczony, był tylko zdewastowany, możemy powiedzieć, już w pewnym stopniu podupadał. Natomiast w momencie, kiedy został zajęty przez władze pruskie, dosyć szybko rozpoczęła się jego metodyczna rozbiórka. To krzyżackie dziedzictwo, do którego pruska propaganda państwowa tak chętnie nawiązywała, w tym wypadku nie uchroniło zamku w Sztumie. Zamek w Sztumie był rozbierany na materiał budowlany. Zamiast remontu jakiejś części zamku po prostu się rozbierało. Efekt tego jest taki, że ze średniowiecznej substancji pozostało w zamku w Sztumie stosunkowo niewiele, ale cały czas ją widać. Natomiast zawsze powtarzam to, że zamek w Sztumie to jest zamek dla ludzi z wyobraźnią. Tam trzeba sobie bardzo dużo wyobrazić, bo Prusacy bardzo dużo zniszczyli. Ale z drugiej strony zamek zachował kształt zamku, czyli ma mur dookoła, ma te pozostałości wież, także cały czas możemy ten zamek właśnie zobaczyć. Ile się z tego zachowało i jak wyglądała też odbudowa? Odbudowy tam właściwie nie było jeszcze, dlatego że to jest w zasadzie zakonserwowany stan, który pozostał po okresie panowania pruskiego, później niemieckiego, kiedy zamek został przeznaczony na potrzeby różnych instytucji, kiedy wbudowano w jego dziedziniec z jednej strony budynek sądu i prokuratury XIX-wieczny, z drugiej strony willę dla pracowników, czy też kamienicę właściwie dla pracowników tych instytucji, więc to wszystko uległo dużym przekształceniom. I ten stan, który nie uległ wielkim zniszczeniom, które sobie zwykle wyobrażamy, czyli zniszczeniom wojennym, jest właściwie zakonserwowany i ten stan mamy dzisiaj. Ta historia jest bardzo ciekawa, ale muszę o to zapytać.
Kto częściej przyjeżdża do zamku? Są to turyści starsi, czy też turyści młodsi? I kogo ta historia interesuje? Bo wiadomo, że na lekcjach historii nie zawsze siedzi się takim zaciekawionym. A jak jest z tymi turystami, którzy przyjeżdżają stricte zobaczyć właśnie taki zamek? Widzi pan jednak różnicę w zainteresowaniu, czym osoby młodsze, na przykład, no nie wiem, uczniowie klas podstawowych, czy oni ciekawią się, chcą zobaczyć tego rycerza? Oni są bardzo zaciekawieni. W ogóle wszyscy są historią zainteresowani. To nie jest tak, że ludzi historia nie interesuje, a zwłaszcza ludzi interesuje historia, której można dotknąć, o której można usłyszeć w otoczeniu, które jest historyczne. Zupełnie inaczej poznajemy historię, kiedy jesteśmy na zamku czy w innym zabytkowym obiekcie, a zupełnie inaczej w szkolnej klasie. To jest zupełnie oczywiste. Tak jak od kunsztu nauczyciela zależy to, czy jest w stanie zainteresować ucznia na przykład historią albo jakąś inną dziedziną wiedzy, tak samo od pracowników zamku zależy to, czy będą w stanie zainteresować zwiedzających historią tego zamku, bo to nie jest oczywiste. Wchodzimy na zamek, no i on nas już zachwyca. Zamek trzeba opowiedzieć, każdy odkryć. Taki obiekt trzeba ułatwić, pomóc, bo odkryć to turysta powinien sam zamek, chociażby po to, żeby mieć potem większą satysfakcję niż z informacji podanych na talerzu. Ale to odkrywanie zamku czy tego, czy innego trzeba temu turyście, temu zwiedzającemu ułatwić. No i to jest właśnie trudne, ale bardzo wdzięczne zadanie, które stoi przed pracownikami Zamku w Sztumie i wszystkich innych. I muszę o to zapytać. Bardzo trudny czas, miesiące pandemii są trudnym czasem dla wszystkich, na pewno też dla tych obiektów historycznych, tych muzealnych. Zamek w Sztumie dzisiaj jest już otwarty, możemy go zobaczyć, ale proszę nam powiedzieć takie typowe informacje techniczne, jak ja to nazywam, kiedy możemy wejść do zamku, w jakich godzinach, no i na co musimy zwrócić szczególną uwagę. Musimy pod względem epidemicznym musimy pamiętać o tym, że cały czas jesteśmy w tym stanie zagrożenia. Więc do zamku przychodzimy z maseczką swoją. Jeżeli swojej maseczki nie mamy, to dostaniemy ją w kasie. Musimy pamiętać o tym, że zwiedzając wnętrza, bo zwiedzamy w Zamku w Sztumie zarówno wnętrza, jak i teren zamku, czyli dziedziniec i przyległości. Musimy pamiętać o tym, że zwiedzając wnętrza musimy zachować odległości dla wspólnego bezpieczeństwa, że musimy zdezynfekować ręce. To są takie proste, zdawałoby się proste i zwyczajne. Nie dotykamy niczego. To nie, no, w muzeach wszystko. Zasadniczo niczego nie dotykamy. Ale to trzeba przypominać. No ale w muzeach nie dotykamy, chyba że jest coś do dotykania, z tym, że teraz w okresie pandemii te wszystkie obiekty, które są zrobione właśnie po to, żeby ich dotykać w muzeach, są zasłonięte, wycofane, zabrane z sal ekspozycyjnych, więc tego problemu nie ma. Więc dzisiaj możemy powiedzieć, że w muzeach z definicji nie dotykamy niczego. Chwilowo, zanim nie powrócą bardziej normalne warunki eksponowania tych rzeczy. No a po prostu poza tym musimy się zachowywać tak, jak się normalnie zachowywaliśmy w muzeach, z tym dodatkiem, że jest pandemia i że musimy o wspólne bezpieczeństwo razem dbać. W jakich dniach tygodnia? Czy to jest tak, że od poniedziałku do piątku, czy 7 dni w tygodniu możemy zobaczyć? Zamek jest czynny od wtorku do niedzieli. Od wtorku w poniedziałek do również jest poniekąd czynny, ale tylko tereny zamkowe są czynne. To znaczy możemy wejść na teren zamku, zwiedzić dziedziniec, wystawy są zamknięte, ale za to jest to wejście bezpłatne w ten poniedziałek. No właśnie. Wyprzedził pan moje pytanie. Najważniejsze informacje to również takie, ile zapłacimy za wejście do zamku. Za wejście, za bilet normalny zapłacimy 7 zł, za bilet ulgowy zapłacimy 4 zł. Nie są to kolosalne pieniądze, spokojnie. Więc bardzo... Można bardzo... sobie podarować jeden baton, prawda? Tak, wyjdzie nam na zdrowie. Na to, żeby wyjdzie nam na zdrowie, a już wystarczy na to, żeby bilety do zamku w Sztumie nabyć. No i jest potem do zwiedzania, są wystawy. Niedługo będziemy mieli bardzo ciekawą wystawę czasową o plebiscycie w 1920 roku. Myślę, że za chwilkę o tym porozmawiamy. I właśnie o to chciałam zapytać. 1920 rok to jest, obchodziliśmy 15 sierpnia setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, ale ta Bitwa Warszawska, ona się rozciągnęła tak naprawdę na bardzo szerokie tereny. Proszę powiedzieć, co nas czeka w Zamku w Sztumie, co będziemy mogli zobaczyć? W Zamku w Sztumie już niedługo, bo od 5 września po otwarciu, spodziewanym na 4 września, będzie można zwiedzać wystawę czasową w Zamku w Sztumie i w Zamku w Kwidzynie, bo będzie to wystawa podzielona na dwa obiekty. Będzie można zwiedzać wystawę, której pełny tytuł brzmi O niepodległą Polskę, plebiscyt 1920 roku na Powiślu. To będzie wystawa poświęcona temu fragmentowi procesu odzyskiwania niepodległości przez Polskę, którą tą rocznicę, taką długą rocznicę, prawda, bo już od 18 roku cały czas świętujemy, dlatego że to nie był proces jednorazowy, to się nie stało z dnia na dzień. I te poszczególne elementy procesu powstawania
po latach rozbiorów niepodległej Polski. Na nie składa się również, składają się plebiscyty, których było kilka. My będziemy się zajmować właśnie plebiscytem na Powiślu z roku 20. Plebiscytem, który jest stosunkowo mniej znany. Wszyscy wiedzą o plebiscycie na Śląsku, wszyscy wiedzą o plebiscycie na Warmii i Mazurach, a o tym, że plebiscyt był również na Powiślu, wie nie każdy. A dla Powiśla i dla polskości tych terenów jest to moment kluczowy. Jest to moment takie apogeum całego, wszystkich działań, które podejmowali przez długie lata zaborów i później również liczni mieszkańcy Powiśla, którzy no właściwie na szali kładąc wszystko z życiem swoim włącznie, walczyli o to, żeby te tereny stały się polskie. No właśnie, więc to już niestety moje ostatnie pytanie, ale proszę powiedzieć w takim razie, ta wystawa od 4 września do kiedy możemy zobaczyć? 4 września nastąpi jej otwarcie, na które z przykrością nie możemy zaprosić wszystkich, no ale jesteśmy w warunkach pandemii, więc będzie to bardzo, jak powiem, ale proszę być ograniczone, ale proszę być cierpliwym, bo już od 5 września można ją zwiedzać, zarówno na zamku w Kwidzynie, jak i na zamku w Sztumie. No i trzeba przyjść i zobaczyć po to, żeby na zamku w Kwidzynie dowiedzieć się o polityce, wielkiej polityce, która stała za plebiscytem. Natomiast w zamku w Sztumie będziemy się dowiadywać o ludziach. Ludziach, którzy ten plebiscyt, którzy tworzyli tą całą rzeczywistość, która pod hasłem plebiscyt 1920 roku na Powiślu można przedstawić. To może jeszcze jedno dodam, jak mi wydawca pozwoli, a przypuszczam, że pozwoli. Dowiemy się o ludziach, co kierowało wtedy tymi ludźmi, jakie wartości. No właśnie te wartości, o których już wspomniałem. To, wolność. Że tu musi być polskość. Polskość, wolność też, ale przede wszystkim polskość. Oni walczyli o to, żeby na Powiślu była Polska. I tutaj stawiamy na tę kropkę. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Moim gościem był pan Aleks Masłowski, kierownik zamku w Sztumie. Państwa zapraszam do zamku w Sztumie jeszcze w tym ostatnim wakacyjnym tygodniu. Jeśli ktoś nie zdąży, to serdecznie zapraszam również we wrześniu na wystawę plebiscytową. Dziękuję panu jeszcze raz, a więcej o zamku, teraz już o zamku w Malborku, już za kilka minut. Teraz oczywiście prognoza pogody. Do zobaczenia. Sponsorem materiału był PKN Orlen.